Ale jesteście dzisiaj wszyscy ubrani na zielono. Chyba nie przypadek. Dlaczego tak? Dlaczego się ubraliście wszyscy na zielono? Recykling, żeby dzisiaj o ekologii porozmawiać, tak? Nie o recyklingu, jak lądy w ziemi. No, zadano sekretę. Nie słyszę, że na zielono. No, ale tak naprawdę, takie różne odcienie mamy tutaj zieleni. Wy widzę, że jesteście już takie bardzo mądre dzieci, bo już potraficie segregować śmieci i to wam się bardzo chwali, bo tak trzeba robić. Ale o czym jeszcze musimy myśleć? O czystym powietrzu. Ja wszystkim dzieciakom, bo dzisiaj już byłam w przedszkolu, byłyśmy razem z panią radną w przedszkolu w Świerklańcu, potem w Radzionkowie, czyli po sąsiedzku, w Kamieńcu i teraz jesteśmy u was, bo chcemy rozmawiać właśnie o czystym powietrzu. A wiecie, od czego się zaczęła ta cała historia? Nie. To rok temu do Katowic, czyli do stolicy województwa, a ja tam pracuję i siedzę w takim dużym urzędzie, przyszła pani doktor. I pani doktor powiedziała, taka, która leczy dzieci, powiedziała, że takie fajne dzieci, jak chorują i bolą ich gardła i są przeziębione, jak się zaczyna właśnie jesień i zima, czyli kiedy się zaczyna palić w piecu i robi się to powietrze takie brzydkie i takie zanieczyszczone, to one potem nie mogą szybko wrócić do przedszkola, bo potrzebują dużo czasu, żeby się wyleczyć. A wy macie w tym przedszkolu tak fajnie, to pewnie chciałybyście wcześniej wracać, tak? Żeby dużo czasu spędzić ze swoimi kolegami. I ona wtedy powiedziała tak, żeby dzieci lepiej oddychały, to potrzebują w przedszkolu takiego specjalnego urządzenia. Jak to się nazywa? No właśnie. Czyli kiedy nawet panie muszą otworzyć okna, żeby przewietrzyć, to wystarczy okna zamknąć, włączyć taki oczyszczacz i wtedy powietrze jest czyste. Ja wam pokażę, bo tu na, z drugiej strony, bo już to odkryłam, właśnie w Radzionkowie dopiero. Tu jest ten oczyszczacz, widzicie? Na tym oczyszczaczu jest taka dziewczynka, która wdycha czyste powietrze. Więc dzięki pani burmistrz i pani dyrektor, które kilka miesięcy temu złożyły do tego naszego dużego urzędu w Katowicach taki wniosek, żeby dla was, dla tego przedszkola i chyba jeszcze 20, ile macie przedszkoli? 5? 5. My mamy, dostaliśmy dla 6 albo dla 7 teraz. To jeszcze 6 czy 7 przedszkoli tutaj w Tarnowskich Górach. Dzieciaki dostały do każdego pomieszczenia, do każdej sali taki właśnie oczyszczacz. Więc co, podziękujemy pani burmistrz i panią dyrektorką za to. Także mam nadzieję, że teraz ta zima, która się zaczyna za chwilę, że dzięki tym urządzeniom będziecie miały lepsze powietrze tutaj właśnie u siebie w salach i będziecie zdrowsze i będziecie częściej chodzić do przedszkola i nie będziecie musiały zostawać w domu. A ja mam jeszcze coś dla was. Tylko moja rzecz tak, to przyniesie. Tylko was jest dużo, ja jestem jedna. Podziękowaniu za to, że zrobiliście taki piękny program artystyczny. Jak staniecie w kolejce, to ja mam po słodkości. Lubicie cukierki? Tak! Tak! Po kolei po cukierkach. Żeby dla każdego starczyło, proszę bardzo. Proszę bardzo. Nie słyszę, co się wybrać. Co mówimy? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Musimy wracać.